Witajcie, cześć. Dawno nic nie nagrywałem, bo byłem troszeczkę zajęty. Między innymi nawiązałem kontakt z amerykańską firmą, gdzie będziemy kupować motocykle na aukcjach dealerskich. To jest właśnie pierwszy egzemplarz, jaki kupiliśmy. Ale o tym nakręcę dodatkowy film, gdzie opowiem dokładnie, jak to wszystko wygląda, jak to jest od strony technicznej, czyli zapakowanie, kupienie na aukcji, wysłanie, odbiór w Holandii. No, poświęcimy temu osobny materiał. W tej chwili chcę pokazać pokrótce, jak wyglądają różnice między tymi dwoma motocyklami. Czarna jest sprowadzona, a obecnie ma 12 tysięcy mil przebiegu. Przebieg jest autentyczny z książką serwisową. No, jest 8 lat różnicy między tymi motocyklami. Troszeczkę się różnią, niewiele, ale jednak. Chciałbym właśnie... Może zaczniemy najpierw od wyglądu zewnętrznego. No, moją białą znacie, bohaterkę wielu filmów. Wygląda tak, jak wiecie. No tutaj nie będę opisywał, bo tutaj jest zmieniana kanapa, szyby i tak dalej, i tak dalej. Skupimy się na takich bardziej standardowych rzeczach, jak wyglądają te dwa motocykle. No, biały, jak widzicie, ocieka chromem. Natomiast ten, który sprowadziliśmy, byłem sceptycznie troszeczkę nastawiony do tego koloru na samym początku. Jednak jak go zobaczyłem na żywo, po prostu urzekł mnie, no jest przepiękny. Nie wiem, czy to jest czarny, to jest bardziej taki czarno-grafitowy w macie. No, kwestia gustu. Dla mnie on jest naprawdę piękny. Prezentuje się tak, jak widzicie. Wszystko, felgi, obudowa silnika, tłumik. Naprawdę coś pięknego. Sprawdziłem ten motocykl dla siebie, jednak nie wiem, czy zostanie, jeżeli nie kupię wersji rocznicowej, tej czarno-bordowej, no to będzie motocyklem, który będę użytkował. Motocykl ma 12 tysięcy mil przebiegu, przebieg jest autentyczny. Uszkodzenia miał tutaj przetarcie przed lusterkiem, pod lusterkiem, to już jest spolerowane, jest tylko delikatny ślad po tym został. I rysa na lampie, która też już została spolerowana. Czym one się różnią? No, jeżeli chodzi o wyposażenie, no to jest typowa, standardowa wersja amerykańska z małym wyświetlaczem bez ABS-u. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj, w przeciwieństwie do tej poprzedniej, gdzie jest poduszka, schoweczek. Możemy sobie go tutaj otworzyć. Siach. Mamy tutaj schowek, gdzie możemy różne jeszcze dodatkowe rzeczy zapakować. Tak jak mówiłem, motocykl ma przejechane 12 tysięcy mil. Idąc dalej, no kufer jest tutaj, no linia jest troszeczkę inna, bo jest bardziej zaokrąglony. Ten jest bardziej kwadratowy. Cóż, mamy tutaj jednak, jeżeli chodzi o bagażnik, jest troszkę mniejszy. Co prawda te torby, które są dedykowane do tamtego, mieszczą się bez problemu, więc to tutaj nam sprawy nie komplikuje. Natomiast jest deko mniejszy. W bagażniku mamy, w przeciwieństwie do tamtego, gdzie musieliśmy montować emulatory, tutaj mamy wyjście USB, włączamy sobie z MP3 albo z pendrive'a muzyczkę i nam to fajnie gra. Tutaj jest dodatkowa ładowarka, czego też w tamtym modelu nie mieliśmy. No i z racji tego, że no ten motocykl ma przebieg niewielki, to wszystko się tutaj nam zamyka aksamitnie. No tak to pokrótce. Aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć o kanapie. Kanapa jest naprawdę świetna w porównaniu z tym starszym modelem. Ona ma tutaj taką, jakby nie wiem, no chyba mikrowentylację można to nazwać. No naprawdę bardzo fajnie się to prezentuje. No motocykl 19 tysięcy km, czyli 12 tysięcy mil. On jest praktycznie, jak widzicie,
jak widzicie, jak nowy. No tamta moja biała piękność ma już kupca, za tydzień najprawdopodobniej będzie właścicielem również kolegi z grupy, więc w grupie zostanie. No oni nie będą opowiadał, no bo wiadomo, wszyscy wiemy, co tu, aha, jeszcze widzicie odnośnie tego. Tutaj bardzo fajnie jest rozwiązana, nie wiem, czy to jest dokładane, halogeny są z LED-em. Teraz to załączę, żebyście to zobaczyli. Widzicie? Świeci nam się tutaj LED, czyli tak jakby światła do jazdy dziennej, a przełączamy i mamy normalnie tutaj załączone halogeny. Nie wiem, czy to tak jest już po w tym roczniku 16, czy to po prostu jest dołożone, ale jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. No i cóż, no i tyle. Kolejny film będzie o tym, jak sprowadzamy motocykle. Mam już tam parę zamówień. Zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Dzięki za uwagę, subskrybujcie. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Get a hold of yourself.